List arcybiskupa poznańskiego Stanisława Gądeckiego do Niemców przyniósł efekt. Ponad 70 biskupów i kardynałów na świecie upomina Kościół w Niemczech z powodu, można by chyba zaryzykować stwierdzenie, heretyckiej treści drogi synodalnej. Dlaczego to takie ważne? O tym już teraz rozmawiam z redaktorem portalu PCH24 Pawłem Chmielewskim. Dzień dobry, panie redaktorze, witam bardzo serdecznie. Kłaniam się, szczęść Boże. Portalu, który śledził uważnie i opisywał właśnie te kwestie. Zacznijmy, panie redaktorze, jeśli mogę prosić, od listu właśnie przewodniczącego Polskiego Episkopatu, też arcybiskupa metropolity poznańskiego do braci, jak mówił, w biskupstwie w Niemczech. Czego ten list dotyczył? Rzeczywiście, 22 lutego arcybiskup Stanisław Gądecki opublikował, bo została rzecz upubliczniona, list do biskupa Georga Betzinga, ordynariusza Limburga w Niemczech i przewodniczącego Konferencji Episkopatu Niemiec. To był list braterski, w którym arcybiskup Gądecki upomniał niemiecki kościół, niemieckich biskupów za to, że w jego ocenie pod wieloma względami na swojej drodze synodalnej, czyli procesie reformistycznym kościoła w Niemczech, odchodzą od Ewangelii i poddają się raczej duchowi tego świata. Czyli interpretują Pismo Święte, interpretują nauczanie Kościoła, tradycję Kościoła w duchu współczesnych nauk, w duchu socjologii, w duchu psychologii. I chodzi po prostu o to w Niemczech, żeby zmienić moralność seksualną, żeby zdemokratyzować Kościół, żeby zmienić sposób przeżywania kapłaństwa, żeby zmienić rolę kobiet w Kościele. Te wszystkie rzeczy wywoływały już od dawna niepokój w Kościele powszechnym, bo droga synodalna wystartowała w roku 2019. I arcybiskup Gądecki wielokrotnie wypowiadał się z zaniepokojeniem o niemieckiej drodze synodalnej. I z tego, co rozumiem, prowadzono takie różne zakulisowe rozmowy. Biskup Gądecki spotykał się z biskupem Betzingiem ostatni raz jeszcze w roku ubiegłym. No i właśnie w tym roku zdecydował się już na upublicznienie tego wyrazu swojej troski w postaci owego listu. Najwidoczniej te rozmowy zakulisowe nie przynosiły rezultatu i Niemcy, tak jak pan powiedział, rzeczywiście w takim już quasi heretyckim kierunku cały czas szli. No i arcybiskup Gądecki zrobił to, co zrobił i to przyniosło naprawdę potężny efekt. Chciałem właśnie o ten efekt zapytać, zanim przejdziemy do tego listu biskupów i kardynałów z całego świata, to się najpierw, że krótko o reakcji samego Kościoła w Niemczech, no bo z jednej strony można powiedzieć, że żadne gromy jakieś na arcybiskupa Gądeckiego z Niemiec nie padły, natomiast znalazł się wyższy urzędnik kościelny z Essen, niejaki ksiądz Pfeffer, który mówił, że jest ten list przejawem wysoce klerykalnego antymodernizmu i że arcybiskup Gądecki w największym skrócie nie rozumie współczesnych trendów w Kościele. No rzeczywiście, ksiądz Klaus Pfeffer, czyli wikariusz generalny w Essen, taką odpowiedź wystosował wobec arcybiskupa Gądeckiego. Później już w marcu odpowiedział na list arcybiskupa Gądeckiego również sam biskup Georg Betzing, ale ten list nie został upubliczniony i wiemy tylko tyle, że biskup Betzing zaprosił arcybiskupa Gądeckiego do jakiejś takiej bardzo pogłębionej debaty teologicznej. No problem w tym, że z Niemcami trudno jest debatować teologicznie, bo te wszystkie ich pomysły, gdy na przykład trafiają na wokandę stolicy apostolskiej, okazują się po prostu teologicznie nieakceptowalne. Przypomnę, że choćby w ubiegłym roku Niemcy proponowali dopuszczenie do Komunii Świętej wszystkich protestantów w swoim kraju. Chcieli po prostu rozdawać komunię każdemu protestantowi i tym też zajęła się stolica apostolska. Od razu stwierdziła, że to jest teologicznie nieakceptowalne, więc to zaproszenie ze strony biskupa Betzinga skierowane do arcybiskupa Gądeckiego jest trochę śmieszne, bo na gruncie zdrowej katolickiej teologii nie da się debatować o takich rzeczach jak na przykład odrzucanie nauczania świętego Pawła. Tak? Bo gdy idzie o kwestię homoseksualizmu, to Niemcy proponują, to właśnie się do tego sprowadza. Więc ta niemiecka odpowiedź jest dosyć mało poważna, ale niestety może taka być, bo prawda jest taka, że nie mamy zbyt mocnej reakcji ze strony samego Ojca Świętego na to, co się w Niemczech dzieje. Być może z powodu na taką ogólną kulturę otwartości, jak mówi papież, otwartości debaty, papież pozwala Niemcom mówić to, co mówić i proponować te heretyckie rzeczy tak naprawdę i nie reaguje. Reagują biskupi. No właśnie, bo papież, to prawda i zresztą chyba ten list jednak arcybiskupa Gądeckiego miał odniósł jakiś skutek, bo odbił się echem na świecie. 70 biskupów i kardynałów też z całego świata upomniało Kościół w Niemczech z powodu właśnie tej treści drogi synodalnej. Przed czym ostrzegali? Co napisali? Tak naprawdę jeszcze więcej, bo arcybiskup Gądecki 22 lutego wysłał swój list do biskupa Betzinga, a już dwa tygodnie później bardzo podobny list do Kościoła w Niemczech wystosowała Konferencja Episkopatu Skandynawii, a więc szereg biskupów z północnej Europy, w dodatku jeszcze biskupów, którzy są zależni finansowo od Niemców, bo biorą cały czas pieniądze z niemieckiego kościoła, też wystosowali
wystosowali taki list napominający właśnie, gdyby inspirowani działaniem arcybiskupa Gądeckiego, więc to było kilkunastu hierarchów. No i teraz mamy jeszcze z 12 kwietnia list 74 biskupów i kardynałów. Tam jest czterech kardynałów, kardynałowie ze Stanów Zjednoczonych, z Australii i z Afryki. No i 70 biskupów przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych i z Afryki rzeczywiście. I oni takie 7 głównych punktów zarzucają episkopatowi w Niemczech. Jednym z najważniejszych rzeczy jest zarzucenie niemieckim biskupom herezji, którą potępił już święty Jan Paweł II. Chodzi o herezję tak zwanego kreatywnego sumienia. Święty Jan Paweł II już w 1993 roku opublikował encyklikę Veritatis Splendor, czyli o splendor chwała prawdy. I tam właśnie przeciwstawił się takiemu rozumieniu sumienia, że człowiek sam może decydować w sumieniu, co jest dobrem, a co złem. Według heretyków, którzy, mówię wprost, heretyków, którzy wtedy głosili takie tezy, jest tak, że jest jakaś norma moralna, na przykład nie cudzołóż. Ale każdy musi sobie sam zdecydować, czy on w swoim punkcie życia może rzeczywiście nie cudzołożyć, czy jednak będzie cudzołożył i to też będzie jego zdaniem dobre. Jan Paweł II to potępił, tymczasem właśnie to teraz wraca na drodze synodalnej. Na przykład w postaci takiego stwierdzenia, że związek dwóch mężczyzn czy dwóch kobiet też może być dobry, czy w ogóle nie ma płci, prawda, teoria gender i tak dalej, czyli mamy doktrynę Kościoła według drogi synodalnej, ale ona jest tylko pewną teorią, a my musimy sami we własnym sumieniu zdecydować, jaka dla nas będzie praktyka i mamy sami stwierdzić, że to jest coś dobrego, nawet jeżeli Kościół naucza, że to jest obiektywnie zło. I właśnie w tym liście tej międzynarodowej koalicji biskupów, ponad 70 biskupów, na to jest położony duży nacisk, że jest popełniany ten błąd tej kreatywnej herezji rozumienia sumienia. Oczywiście jest też więcej innych zarzutów, które się w dużej mierze pokrywają z tym, o czym pisał arcybiskup Gądecki, czyli uleganie duchowi czasu, odczytywanie Pisma Świętego poprzez pryzmat współczesnej nauki, biurokratyzacja, która się dzieje na drodze synodalnej, to, że tam w ogóle się nie mówi o Chrystusie, w ogóle nie mówi się o nawróceniu, tylko o tym, jak reformować struktury, tak żeby taka powstała lepsza, bardziej naoliwiona kościelna maszyna. No i to wszystko tam jest zebrane, natomiast można powiedzieć, to jest taka krytyka, która już od lat się gdzieś tam pojawiała, no i niestety ciągle reakcji po stronie samych Niemców nie ma. No właśnie, bo o to chciałem zapytać, co może przynieść i ten list arcybiskupa Gądeckiego i te słowa tych 70 biskupów i kardynałów, czy jaki to może mieć efekt, jaki może być skutek tej prowadzonej narracji, również dla Kościoła w Polsce? Czy tutaj nie znajdą się chętni, którzy będą się bardziej wsłuchiwać w głos episkopatu Niemiec niż w głos episkopatu, któremu przewodniczy arcybiskup Gądecki? Oczywiście, w Polsce już takie środowiska są, jak najbardziej. W ubiegłym roku powstała taka mała organizacja, Kongres Katoliczek i Katolików, ona się nazywa i ona zupełnie otwarcie przyznaje się do inspiracji niemiecką drogą synodalną i mówi, że chciałaby właśnie ten model drogi synodalnej przenosić także do Polski, więc to się dzieje. To dla Polski jest bardzo poważne wyzwanie i bardzo poważne zagrożenie, zwłaszcza w związku z trwającym obecnie procesem synodalnym, bo jak wiadomo, w ubiegłym roku papież Franciszek nakazał Kościołowi wejść, całemu Kościołowi, na drogę synodalną, żeby Kościół stał się właśnie synodalny. Problem w tym, że nikt nie wie, co to znaczy, bo ten termin synodalność nie ma żadnego wytłumaczenia oficjalnego w Kościele katolickim, się dopiero kształtuje. Jest takie bardzo poważne ryzyko, że to właśnie Kościół katolicki w Niemczech mógłby nadać ton tej przyszłej synodalności Kościoła powszechnego. I dlatego to jest tak ważna sprawa, dlatego arcybiskup Gądecki tak reaguje, jak sądzę, i dlatego reagują też inni biskupi, że wiedzą, iż na gruncie tego ogólnoświatowego procesu synodalnego, to dzisiaj Niemcy są już najbardziej zaawansowani, mają konkretne pomysły, konkretny pakiet rozwiązań dla Kościoła i istnieje ryzyko, że będą go chcieli przeforsować. No i fakt takiego oporu już około 100 biskupów, prawda, bo jeżeli połączymy tych 70 z biskupami z Polski, z tymi biskupami ze Skandynawii, fakt oporu około 100 biskupów daje pewną szansę na to, że na tym globalnym procesie synodalnym w Kurii Rzymskiej, no ktoś zobaczy, że to, co proponują Niemcy, jednak naprawdę budzi poważny opór w Kościele Światowym i że ta lawina sprzeciwu, którą zapoczątkował arcybiskup Gądecki, no, doprowadzi po prostu do tego, że te szaleńcze niemieckie pomysły nie znajdą odzwierciedlenia w żadnych watykańskich decyzjach. Pytanie tylko, czy właśnie zaproponują też ci biskupi jakieś alternatywne rozwiązania wobec tej drogi synodalnej niemieckiej. Ale to już jest pytanie na pewnie osobną dyskusję, panie redaktorze, prawda? Tak można zdecydowanie powiedzieć. Bardzo serdecznie dziękuję za znaleziony czas i za ten komentarz, za rozmowę. Bardzo dziękuję, również kłaniam się. Dobrego popołudnia. Redaktor portalu PCH24 Paweł Chmielewski był gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań.